samych mistrzostwach Polski. Najpierw zacznijmy od tych walk pierwszych, które stoczyłaś. No pierwszą walkę wygrałam przez poddanie sekundanta, mojej przeciwniczki. No, była to mocno techniczna jakby walka, tak, chciałam trochę wejść w turniej, także uważam, że bardzo dobry start, bardzo dobry start. Tradycyjnie muszę zapytać, walka finałowa to była ta najtrudniejsza? No tak, tak, była to druga walka na tych mistrzostwach Polski, tak naprawdę, powiedzmy, takie wejście w turniej, możemy powiedzieć, tak, ale bardzo fajna walka, bardzo techniczna, bardzo pomyślana, fajny boks, fajny boks. Trener powinien być zadowolony. Na pewno. Chyba jest, nie? No tak, jest. Ale też mieliśmy okazję tutaj chwilę postać i był twój trener od przygotowania motorycznego, też chyba był zadowolony, wymienialiście jakieś uwagi. Tak, tak. Wymieniliśmy się informacjami jakby ode mnie, tak, w czym czułam się dobrze, w czym nie, jak będziemy dalej pracować, ponieważ przed nami są Mistrzostwa Europy U22. Także bierzemy wszystko tutaj pod oko, aby tylko wszystko przetestować, przepatrzeć, pojechać na Mistrzostwa Europy. Super, gratuluję jeszcze raz i teraz co? Start na seniorkach? Mistrzostwa Europy U22 i Mistrzostwa Polski. No tak. Tak jest. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, trzymam mocno kciuki i do zobaczenia na kolejnych walkach. Dziękuję. Thank you.